dzisiaj przyjmujemy, że rewolucja w pojmowaniu i opisie otaczającego nas świata dokonała się właśnie w roku 1905. A pojmowanie świata to jest właśnie fizyka. I myślę, że uświadomienie społeczeństwu o takiej właśnie roli fizyki powinno być głównym przesłaniem Światowego Roku Fizyki. Dzisiejsze sympozjum będzie poświęcone współczesnemu spojrzeniu na te 5 prac Einsteina, które, jeśli używać terminologii rewolucyjnej, wstrząsnęły światem. Otóż, proszę Państwa, tutaj taki kamyczek do ogródka autorów podręczników różnych. Podręczniki akademickie zatrzymały się na czasie Comptona i Millikena. W żadnym podręczniku nie znalazłem dotąd, poza 5. tomem Hallideya i Reznika, gdzie coś jest na ten temat, nie znalazłem współczesnego ujęcia problemu fotonu. Foton to jest cząstka kwantowa i oczywiście w podręcznikach akademickich jest tabelka cząstek elementarnych i tam jest foton. I na tym się kończy cała wiedza studenta przeciętnego na temat fotonu. Hallidey, Reznik idą trochę dalej i piszą w przekładzie, cytuję to z polskiego wydania, prawdopodobieństwo przypadające na jednostkowy przedział czasu. Tutaj autorzy, a właściwie Walker chyba, mają jakąś taką manię. U nich zawsze prawdopodobieństwo jest na jednostkę czasu i nawet tam, gdzie mówią o funkcji falowej, zwykłej, takiej schrödingerowskiej, to piszą na jednostkę czasu. No akurat to nie ma żadnego sensu, bo to się nawet wymiar nie zgadza, no ale na szczęście piszą jest proporcjonalne, żeby tutaj sobie furtkę zostawić. W pewnej małej objętości wokół danego punktu w fali świetlnej zostanie wykryty foton, jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy wektora pola elektrycznego tej fali w danym punkcie. Uzyskaliśmy w ten sposób probabilistyczny opis fali świetlnej, a więc inny obraz światła. Tutaj jest zagadkowe zdanie. Jest to nie tylko fala elektromagnetyczna, ale także fala prawdopodobieństwa. No i to właściwie jedno z drugim się trochę kłóci. Tak czy owak, dlaczego tak jest, że w podręcznikach nie mówi się precyzyjnie o tym, jak należy fotony opisywać? Dlatego, że sprawa nie jest taka prosta. I ja za chwilę o tym parę słów powiem, ale zanim powiem, to jeszcze zakończę takim pięknym cytatem z Einsteina w jego liście do swojego przyjaciela Michelangelo Besso, gdzie on pisze w 1951 roku, na 4 lata przed śmiercią, trwające 50 lat świadome rozmyślania nie przybliżyły mnie do odpowiedzi na pytanie, czym są kwanty światła. Obecnie każdy palant myśli, że zna odpowiedź, ale się tylko łudzi. Nie wiedziałem, jak przetłumaczyć Rascal, a nie mam niestety oryginału tego listu. Andrzeju, ty nie masz oryginału tego listu. Próbowałem to odszukać, ale mam tylko angielski tekst, a tam są zresztą dwa tłumaczenia. W jednym jest Dick, Tom and Harry, a w drugim jest Rascal. No więc palant to chyba Rascal. Jest dosyć dobre tłumaczenie. 50 lat po śmierci Einsteina, zanim przejdę już do tej części współczesnej, Einstein ciągle żyje między innymi w internecie. Jest właściwie to temat chyba na pracę magisterską pod tytułem Einstein w internecie. Jest mnóstwo witryn internetowych, które są po prostu witrynami nienawiści do Einsteina. Widać, jakie on ogromne emocje wzbudza. Są tam witryny takich ortodoksyjnych chrześcijan, jakichś Brothers of Christianity, albo takich National Vanguard, czy coś takiego, gdzie oni dowodzą na wielu stronach z pięknymi ilustracjami, że przede wszystkim Einstein był plagiatorem. No i w tym środowisku ostatnio, przed paroma laty, sensację wzbudziła takie odkrycie włoskiego historyka nauki, że wzór sławny E równa się MC kwadrat to Włoch wynalazł w 1904 roku. No i rzeczywiście jest praca Włocha, nie da się tego uniknąć, w którym jest napisane E równa się MC kwadrat. Tylko teraz co ten Włoch pisze? On pisze tak. Energia cząstki wynosi MV kwadrat. Zapomniał o dwójce, no bo to jest na takim poziomie. I on mówi, no dobrze, a dla eteru to ta energia będzie m razy c kwadrat, bo to jest prędkość eteru. I napisał wzór E równa się mc kwadrat jako energię eteru. No i ci właśnie dociekliwi,
niemal tak dociekliwi jak Macierewicz i Giertych razem wzięci, tutaj dociekają, że rzeczywiście Einstein znał włoski, bo miał przyjaciela Besso. Besso był z pochodzenia Włochem. Poza tym w tym rejonie tam przebywał często i znał włoski, a zatem na pewno znał pracę tamtą i to po prostu skopiował z tej pracy tego pana. No dobrze, to tyle na temat historii. Mam mówić o fotonie jako o cząstce kwantowej. Czy rzeczywiście można wytłumaczyć precyzyjnie, co to jest ten foton jako cząstka kwantowa? Otóż foton jako cząstka kwantowa powinien być opisywany w ramach teorii kwantowej. Zacznijmy od tego, że wszyscy wiedzą, że w przyrodzie występują dwa rodzaje fotonów. Są fotony prawoskrętne i fotony lewoskrętne. Dlaczego należy mówić, że są dwa rodzaje fotonów, prawoskrętne i lewoskrętne, a nie należy mówić, że są fotony takie i fotony poprzeczne? Dlatego, że te fotony prawoskrętne i lewoskrętne są naprawdę cząstkami elementarnymi. Co to oznacza? Jakkolwiek będziemy na nie patrzyli, czy będziemy je obracali, czy będziemy te stany poddawali pchnięciu, przechodząc do innego układu odniesienia, to one się ze sobą nie będą mieszały. Prawoskrętne będą zawsze osobno, a lewoskrętne będą osobno. Oczywiście jest taka operacja, która się nazywa odbiciem i odbicie przeprowadza prawoskrętne w lewoskrętne, ale to jest operacja matematyczna. Nie można odbić przestrzeni otaczającej nas. To jest jedynie zabieg, który świetnie się nadaje do badania zachowania parzystości i innych takich rzeczy, ale nie jest to operacja geometryczna. Dla fotonów obowiązują prawa mechaniki kwantowej. No i jakie stąd wynikają konsekwencje? Najpierw zacznijmy od polaryzacji. Tutaj akurat piękny wywód robi na ten temat Feynman w swoich wykładach, tylko on się zatrzymuje na polaryzacji. Jego interesuje tylko foton jako model takiego obiektu kwantowego, który ma dwa stany. I tu można sobie wybrać stan prawy i stan lewy, ale przecież my wiemy, że coś więcej za tym stoi. Jeżeli foton jest cząstką kwantową, to należy go opisywać zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej, używając do tego opisu, przynajmniej dla stanów czystych, funkcji falowej. Powstaje pytanie, gdzie ta funkcja falowa fotonu jest? Ona gdzieś musi tutaj tkwić i trzeba ją tylko wydobyć i pokazać Państwu. No więc jak należy opisywać tą polaryzację? No to sobie mniej więcej wyobrażamy. Mamy w tej przestrzeni polaryzacji kierunek tych prawych, mamy kierunek fotonów lewych i można teraz, ponieważ to jest mechanika kwantowa, składać te stany. Można brać superpozycję. Jeżeli się weźmie superpozycję o tych samych modułach, to powstanie polaryzacja liniowa. Jeśli się weźmie superpozycję o różnych, to powstaje polaryzacja eliptyczna, ale to są stany superponowane dwóch różnych fotonów. I fotony mają to do siebie i to jest ich niezbywalna własność, że różne fotony można ze sobą superponować. Można by powiedzieć, że jeden jest dla drugiego jak gdyby antycząstką, ale ponieważ one nie niosą żadnych liczb kwantowych zachowanych, to można je do siebie dodawać. No i teraz możemy je do siebie dodawać, tak jak możemy dodawać do siebie wektory, ale wektory leżące w dwóch kierunkach na płaszczyźnie, jak tutaj to piszę. No i teraz trzeba zbudować normalnie funkcję falową i interpretację probabilistyczną, tak jak to w mechanice kwantowej uczymy studentów. Ogólny stan fotonu to będzie superpozycja prawego, który jest w tym kierunku umownie, i lewego, który jest w tym, ale można pomnożyć te stany prawy i lewy przez jakieś amplitudy, które zależą oczywiście od wektora falowego, który to wektor falowy tutaj występuje jako podstawowa zmienna, dlatego że fotony wzięły się z ruchu tych fal i dużo łatwiej jest to zacząć od wektora falowego, niż, jak później się okaże, zaczynać od wektora w przestrzeni położeń. No i obowiązują normalne zasady. Mamy iloczyn skalarny tych funkcji falowych. Muszą być one unormowane, żeby prawdopodobieństwo było równe 1 w sumie. No i teraz mamy gęstość prawdopodobieństwa. Co to jest za gęstość prawdopodobieństwa? F albo plus, albo minus mówi, jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia fotonu z takim, a takim właśnie wektorem falowym w otoczeniu tego wektora. No i teraz mamy mechanikę kwantową, którą budujemy dokładnie tak samo,
jak mechanikę kwantową cząstek nierelatywistycznych w swoich głównych zasadach. Więc mamy operatory, które mają reprezentować wielkości fizyczne. To jest podstawowy kanon. Jakie to są operatory? No akurat najprostsze to są operatory energii i pędu, bo to będą po prostu mnożenia przez E, które się równa H omega, czyli H razy C razy moduł K, a pęd, operator pędu jest mnożeniem przez HK. Nie ma też wielkiego problemu, żeby napisać operator momentu pędu dla fotonu. Trzeba wziąć normalną regułę R razy P, tylko w tym przypadku jesteśmy w przedstawieniu pędowym, a zatem to R jest reprezentowana jako pochodna, a pęd jest mnożeniem. No i tylko teraz pozostaje nam ważne pytanie, jaki jest w ogóle związek tego, o czym ja tu mówię, z tym polem elektromagnetycznym, o którym wszyscy wiemy, że jest. No więc ten związek musimy powoli zbadać i do tego związku nadaje się najlepiej wektor, który ja nazwałem wektorem Riemanna-Zilbersteina, ponieważ w wykładach Riemanna wydanych pośmiertnie pojawia się taka struktura, a również nasz rodak Ludwig Zilberstein napisał pracę, w których pokazywał na przydatność tego wektora do elektrodynamiki klasycznej. On tę pracę napisał przed mechaniką kwantową, 1906 rok, 1907 i tam pokazywał, jak piękny to jest wektor. Rzeczywiście on ma różne bardzo wygodne własności, nie tylko takie czysto teoretyczne, ale także on się nadaje do praktycznych obliczeń. Co to jest za wektor? To jest suma wektora elektrycznego plus i razy wektor indukcji magnetycznej. Oczywiście trzeba pomnożyć przez C, żeby się jednostki zgodziły. No i dlaczego to jest piękny wektor? Dlatego, że przy pomocy tego wektora można zapisać równania Maxwella i to właśnie w wykładach Riemanna było podchwycone w postaci jednego równania. To jedno równanie tutaj, ID po DTF równa się C razy rotacja F, to jest zbiór dwóch równań Maxwella. No i teraz, jeżeli pomnożymy te równania stronami przez H, to zobaczymy, że się nam robi coś w rodzaju równania Schrödingera. Z tym, że oczywiście foton to nie cząstka nierelatywistyczna i ten Hamiltonian, to co stoi tu po prawej stronie, ma inną strukturę. Przechodzimy do tego powiązania. Jak powiązać teraz to pole elektromagnetyczne z tą funkcją falową fotonu? Klasyczne pole elektromagnetyczne, takie jakie tutaj około nas otacza, to oczywiście są fotony. To są strumienie fotonów w różnych stanach, ale nas interesują najczęściej takie pola elektromagnetyczne, gdzie te wszystkie fotony zgodnie działają, bo inaczej to one by się jakoś tak wygaszały w wyniku interferencji destruktywnej. Jeżeli to ma być pole, które ma natężenie mierzalne, no to te wszystkie fotony muszą drgać w ten sam sposób, co oznacza, że one będą w tym samym kwantowym stanie. No i ten związek, do którego ja ciągle dążę, okazuje się, że bardzo łatwo jest pokazać, to nie jest wykład z elektrodynamiki kwantowej, dlatego ja nie będę się w szczegóły wdawał, ale napiszę wzór, który jest prawdziwy i który całą tą istotę rzeczy zawiera. Otóż jeżeli rozłożyć wektor F, to jest zespolony wektor, który spełnia takie równania, które tu wypisałem, na fale płaskie, a wiadomo, że jeżeli to jest dostatecznie regularne, to na pewno można rozłożyć na fale płaskie, to w tym rozkładzie wystąpią współczynniki jakiegoś rozkładu. Jeden współczynnik to będzie przy tej fali płaskiej ze znaczkiem minus i omega t, a drugi współczynnik to będzie przy tej fali płaskiej, który ma znak i omega t. No i tutaj pojawia się już pewna perwersja tego opisu fotonów, bo widać, że funkcja falowa w równaniu Schrödingera to ma taką własność, że ma zawsze jeden znak energii, a tutaj, jeżeli utożsamiać ten czynnik e do potęgi i omega t z zachowaniem się przy klasyfikacji energetycznej, to widać, że ten znak jest przeciwny, a zatem w tym F-ie występują na równych prawach jakby obie te energie, dodatnia i ujemna. No ale tutaj, jak się to dobrze zrobi, to okazuje się, że powodem tego, że te energie są takie o przeciwnych znakach, jest to, że ten współczynnik tutaj, jeżeli wydzieli się z niego taki czynnik numeryczny,
jest dokładnie funkcją falową fotonu prawego, a to jest nie funkcja falowa fotonu lewego, tylko jej sprzężenie zespolone. Otóż to, co ja tu zostawiam na boku, to jest oczywiście dowód rzeczywiście tego, że taki wzór obowiązuje. Na czym taki dowód polega? On polega na tym, że bierzemy sobie stan fotonów, które wszystkie drgają zgodnie. Taki stan nazywa się stanem koherentnym w kwantowym opisie światła i następnie obliczamy, ile wynosi pole elektromagnetyczne, średnia kwantowa takiego pola elektromagnetycznego w tym stanie. Więc mamy z jednej strony stan fotonów opisany przez te funkcje falowe F, o których poprzednio mówiłem. I teraz w tym stanie obliczamy średnią wartość pola. Jakiego pola? No właśnie tego wektora F. Oczywiście wiemy, że średnia to jeszcze nie wszystko, ale piękno tego wektora F na tym polega, że nie tylko średnia jest dobrze dana tym wzorem, ale okazuje się, że wszelkie odstępstwa od średniej w tym stanie są równe dokładnie zero. A więc można powiedzieć, że nie ma żadnych fluktuacji wokół tych średnich wartości. Uwaga taka, skąd się wzięła tu przeze mnie wymieniona asymetria między prawymi a lewymi. No dlatego, że ja trochę sobie tak dowolnie wybrałem E plus ICB. Gdybym wziął E minus ICB, to by wszystko było na odwrót. Tutaj byłoby F minus, a tutaj byłoby F plus gwiazdką. Ponieważ nie ma żadnego powodu, żeby jeden wybór był lepszy od drugiego, no to widać, że tutaj ta pełna symetria jest zachowana i ona jest tylko złamana przez moją umowę. Podobnie jak złamana jest symetria prawo-lewo przez umowę, że mamy regułę prawej śruby. No i na zakończenie jeszcze chciałem powiedzieć, że nie jest aż tak strasznie dobrze, jakby się mogło przez chwilę wydawać, bo stanu fotonu tak naprawdę nie możemy opisać w przestrzeni nas otaczającej przy pomocy takiej naprawdę dobrej, standardowej funkcji falowej. A dzieje się to tak dlatego, że ten foton porusza się jednak z prędkością światła i nie podlega takim samym prostym regułom, jakie obowiązują w nierelatywistycznej mechanice kwantowej. Ale nie jest aż tak źle. Co prawda nie ma czterowymiarowego wektora, który mógłby pełnić rolę gęstości prądu prawdopodobieństwa, no bo taka jest dynamika pól elektromagnetycznych, ale ten wektor F, o którym tu ciągle, RS, o którym tu ciągle mówię, w dużej mierze tą rolę pełni. Najpierw zauważmy, że moduł do kwadratu, jeszcze trzeba czynnik wziąć omega 0 przez 2, to jest dokładnie gęstość energii pola elektromagnetycznego. Więc zamiast gęstości prawdopodobieństwa w funkcji falowej mamy teraz gęstość energii. Ale energia to jest to, co najlepiej charakteryzuje foton. Jeżeli tam nie ma energii, to tam nie ma fotonu. Foton jest tam, gdzie jest jakaś energia. No i na szczęście zresztą jest też równanie ciągłości dla energii, które doskonale znamy. W równaniu tym występuje wektor Poyntinga. I wobec tego, jeżeli interpretujemy teraz to E jako namiastkę tego prawdopodobieństwa, to widzimy, że ono spełnia równanie ciągłości. W tym miejscu nawiązujemy ten wywód do tego, co jest u Hallidaya, Resnika i Walkera. Oni tam piszą, że prawdopodobieństwo jest proporcjonalne do E kwadrat. No a F moduł to jest nie tylko E kwadrat, ale jeszcze B kwadrat, bo dlaczego E ma być lepsze, a B ma być gorsze? One oba występują na tych samych prawach. I to się w zasadzie z tym, co tam jest, zgadza. To chyba tyle. Zamknąłem się w przyznanym mi czasie. Dziękuję bardzo.